Cześć, dzisiaj udajemy się daleko, daleko w świat, to znaczy w czas. Udajemy się do mniej więcej 8 wieku naszej ery i udajemy się do samego Bizancjum, by przyjrzeć się pierwszej kobiecie, która samodzielnie sprawowała władzę jako cesarzowa Bizancjum. Będzie mowa oczywiście o Irenie, która pojawiła się w Konstantynopolu po raz pierwszy, zaproszona przez cesarza Konstantyna V w 769 roku, jako jedna z kobiet, które będą konkurowały o to, by zostać żoną następcy tronu Leona IV. Odbywało się to wtedy tak, jest to taka właśnie w sumie spekulacja troszeczkę, że odbywały się tak zwane pokazy dziewic. To znaczy różni urzędnicy jeździli po całym cesarstwie i szukali adekwatnych panien, przywozili je na pokaz, no i młody następca tronu miał sobie wybrać spośród nich żony. Jest to dosyć paskudna tradycja, ale wcale nie specjalnie mało popularna, ponieważ w ten sposób kandydatki na żony wybierali bardzo różni władcy. Nie tylko cesarzowie Bizancjum, ale na przykład nawet car Iwan Groźny także skorzystał z tej metody, a także ojciec cara Piotra Wielkiego, kiedy poślubił swoją Natalię Kiryłównę Naryszkinę. I po prostu generalnie była to taka metoda wśród możnych mężczyzn świata rozpowszechniona, bo świat bywał straszliwie chujowy dla kobiet. No więc nasza Irenka zaproszona na pokaz dziewic została przez Leona IV wybrana i została jego małżonką. Szybko też urodziła dziecko, a kiedy Leon IV objął tron cesarski, stanęła u jego boku. No tyle, że Leon IV wziął i odumarł. No nie rządził zbyt długo, mniej więcej 5 lat. I zostawił na świecie właśnie swoją małżonkę Irenę, która ma lat wtedy, kiedy Leon umiera, 28. No i 10-letniego syna o imieniu Konstantyn po dziadku. Tym samym, ponieważ Konstantyn nie może przejąć władzy, ponieważ jest po prostu za młody, bo ma lat 10, tak to już bywało, że raczej 10-latkom nie powierzono władzy nad cesarstwem bizantyjskim, zupełnie nie wiem dlaczego, to mogło być nawet zabawne. No i Irena miała, tak zgodnie z tradycją, razem z różnymi tam duchownymi sprawować władzę jako regentka w imieniu swojego syna do momentu, kiedy nie osiągnie on pełnoletności. Irena pochodziła prawdopodobnie z Aten. Była pobożną Greczynką i miała lat 28, gdy zaczęła regentować Bizancjum. Była bardzo pobożna i bardzo piękna i bardzo jej uwierała w cesarstwie jedna rzecz. Mianowicie 50 lat wcześniej w cesarstwie bizantyjskim wprowadzono ikonoklazm, czyli my byśmy po polsku powiedzieli jeszcze obrazobóstwo, czyli zakazano kultu ikon, kultu obrazów świętych, niszczono obrazki świętych i karano za modlenie się do obrazów. Co Irena praktykowała po kryjomu? No bo jakby grekokatolicka cerkiew, do której ona jakby należała od zawsze, jakby bardzo lubiła ikony, bądźmy szczerzy. I pomyślała, że skoro ten jej mąż wziął i umarł, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ona, skoro teraz ma władzę, zajęła się tą najważniejszą rzeczą w państwie, mianowicie tym, by ludzie mogli się znowu modlić do obrazków. Takie były jej przekonania religijne, uważała to za bardzo istotne, co jednak nie przysparzało jej we dworze przyjaciół, bo oczywiście tą jakże ważką sprawą zajmowało się także stronnictwo dworskie, które składało się z młodszych braci zmarłego męża Ireny, którzy też, bądźmy szczerzy, pewnie liczyli na to, że może oni by jednak przejęli władzę zamiast syna ich zmarłego brata. No więc ci bracia młodsi zmarłego męża Ireny zorganizowali spisek. Spisek, który Irena, mając lat 28 i żyjąc już parę lat na tym dworze, szybciutko wykryła, bo ona była bardzo, że tak powiem, przedsiębiorcza. No i cóż zrobiła? No tych opozycjonistów, co tu dużo mówić, kazała zamordować.
A bracia jej męża, wiecie, jak to w rodzinie, no są konflikty, prawda? No byli zmuszeni przyjąć święcenia kapłańskie, by jakby wykluczyć ich od razu automatycznie z możliwości dziedziczenia tronu. Prawdopodobnie dała im tę straszliwą alternatywę, że albo umrą, albo zostaną księżmi. No i musieli zostać księżmi, jest to faktycznie dosyć okrutna kara. No i Irena stwierdziła, że skoro się pozbyła tego problemu, no to najwyższy czas, żeby sprawę sformalizować. By jednak to zrobić, potrzebny był sobór. By zwołać sobór, potrzebowała patriarchy, który by był jakby po jej stronie. A panujący wtedy patriarcha Konstantynopola, Paweł, niekoniecznie chciał się poddać jej woli. Zatem sobie tylko znanymi sposobami, i tutaj wam powiem, że prawdopodobnie po prostu przelała bardzo dużo złota do jakiejś sakwy kościelnej, skłoniła patriarchę Konstantynopola, Pawła, do tego, by zrezygnował ze swojej godności, a następnie zorganizowała niejako publiczny, trochę tak pod publiczkę bardziej, wybór nowego patriarchy. Ogłaszając szanowni wobec, że oto lud Konstantynopola będzie tego patriarchę wybierał, następcę. No ale prawda jest taka, że oczywiście następca już był nagrany, bo tym następcą został Tariasos, dotychczasowy jej sekretarz, który nawet nie miał święceń kapłańskich, ale to oczywiście nie był żaden problem, bo co za problem kogoś wyświęcić, jeżeli się ma dużo pieniędzy. No więc został wyświęcony i został szybciutko patriarchą Konstantynopola po stronie naszej Irenki. Miał on zwołać sobór i oficjalnie potępić obrazobóstwo i przywrócić kult ikon, bo to jest najwyraźniej bardzo miłe Bogu. No, ja się tam nie znam, może faktycznie. No więc cesarzowa także poszła smarować kieszenie i uzyskała na to zgodę papieża Hadriana, patriarchów wschodu, Jerozolimy, w ogóle Aleksandrii, Antiochii. No jednym słowem opłaciła sowicie wielu wysoko postawionych duchownych, by zwyczajnie poparli jej decyzję. Wydaje się, że wszystko jest już nagrane. Przeoczyła jednak jedną rzecz, o której za chwilę powiem. Bo sobór zebrał się w 786 roku w Konstantynopolu i kiedy, wiecie, ci zacni ojcowie soborowi, no banda starych dziadów przekupionych przez Irenę, zasiadła do rzekomych obrad, których wynik miał być już znany z góry, no nie zdążyli nawet dobrze zacząć tej bardzo ważnej dyskusji, gdy jakby z hałasem, szczękiem zbroi wkroczyła do kościoła gwardia cesarska, żołnierze, którym się nie podobało to, co robiła Irena, rozpędzili towarzystwo. Powołali się na dekrety zmarłego cesarza, na to, że nie można zmienić jego woli i generalnie oni się nie zgadzają, bo oni też potępiają wyznawanie kultu obrazów. Oczywiście, no cóż, to mieli za wyjście. Oni jakby, ich jednym z zadań było aresztowanie ludzi, którzy się modlą do ikon, no i niszczenie tychże. No jakby prawdopodobnie uznali, że no, trochę ich robota nagle przez tyle lat okazałaby się bez sensu. No ale to wydarzenie uświadomiło Irenie, że armia może mieć olbrzymi wpływ na jej decyzję. Więc jedyne, co mogła zrobić, postanowiła działać, to wysłać niepokornych żołnierzy na wschód państwa, by rzekomo przygotowywali się do wojny, bo wiecie, zawsze była jakaś wojna, do której można było się przygotować, bo tam ciągle ktoś najeżdżał, Bizancjum, a to Bułgarzy, a to tam ten jacyś Arabowie. I kiedy wysłała tych najbardziej niepokornych żołnierzy na tyle daleko, żeby nie zdołali szybko wrócić, to zwołała w Nicei, tym razem w 787 roku, kolejny sobór, którego obrady już zakończyły się po jej myśli. Zgromadzeni biskupi cofnęli wszelkie dekrety nakazujące niszczenie ikon, ogłosili amnestię dla ikonoklastów także, żeby już uspokoić nastroje. No i wydawałoby się, że ten najważniejszy cel jej rządów został osiągnięty. No, kiedy rozwiązała ten jeden problem, pojawił się jednak następny, ponieważ w tym samym roku, w którym w Nicei ogłoszono, że ale super, będziemy teraz rysować Bozie, jej syn Ireny, Konstantyn, osiągnął pełnoletność.
Czyli zgodnie z prawem powinien być teraz zasiąść na stronie, bo ona była, no było nie było, wyłącznie regentką, która miała oddać władzę pełnoletniemu synowi. No, młody cesarz Konstantyn był energiczny, inteligentny i miał ambicje. Na dodatek oczywiście po jego stronie stali ci, których wkurwiło, bądźmy szczerzy, to, że Irena postanowiła na nowo rysować Pana Boga. No ale Irena nie chciała oczywiście oddać władzy. Traktowała syna ciągle jak dziecko i odsuwała go od spraw państwowych. I między nią a synem po prostu narastał konflikt. Co wymyśliła więc, jak zobaczyła, że synek zaczyna się trochę burzyć? No pomyślała, że trzeba odwrócić jego uwagę. A jakby odwrócić uwagę nastolatka od czegokolwiek? No trzeba mu znaleźć babę. No więc poszła i znalazła mu żonę. Znalazła mu żonę, którą była Maria z Paflagonii, podobno piękność niesamowita i słynna. Jednakże tak to się jakoś złożyło, że młody Konstantyn nie zaakceptował zaproponowanej mu kobiety. Konflikt zatem między matką a synem trwał nadal. I narastały we dworze frakcje. Tak, spiski zaczęły się zawiązywać. Irena wykrywała te spiski. Jeden z pierwszych udało jej się stłumić w bardzo bezwzględny sposób, jak się domyślacie, po prostu wyrżnęła nieprzychylnych. I była przekonana, że jej pozycja jest no jednak na tyle mocna, że może w tym momencie wystąpić do armii, by ta złożyła przysięgę, w której uzna ją za pełnoprawną cesarzową, no i pominie w sukcesji jej syna Konstantyna. No ale wojsko nie posłuchało. Rozpoczęły się bunty, rozruchy zarówno w Konstantynopolu, jak i w różnych prowincjonalnych miastach. I w rezultacie tych rozruchów wojsko uznało, a wojsko, bądźmy szczerzy, miało siłę przebicia, Konstantyna młodego, jedynym i prawowitym monarchą, a Irena udała się na wygnanie. Jeśli myślicie, że to koniec, no to się oczywiście mylicie, bo podcast ma dopiero kilkanaście minut, więc pewnie jeszcze chwilę potrwa. Skończył się wstępny okres jej władzy, ale wyłącznie pozornie. Ponieważ tak się złożyło, że nie tylko w Konstantynopolu zostało wielu jej zwolenników, których zdążyła sobie już przez te lata nagrabić w swoim kierunku, no to także Konstantyn zrypał. Ponieważ niezbyt sobie dobrze radził, głównie jeśli chodzi o sprawy wojskowe. Jego pozycję zachwiała klęska w wojnie z Bułgarami. Była to już kolejna wojna z Bułgarami, przy czym poprzednią Irena jakby rozegrała w taki sposób, że udało się u Bułgarów odeprzeć, a tym razem no niestety Konstantyn przewalił. No i to jakby nie zyskało mu sympatii. Konstantyn musiał Bułgarom zapłacić olbrzymi haracz. Jego autorytet delikatnie rzecz biorąc podupadł, a z jakby jego niepowodzeń, zwłaszcza że Konstantyn po prostu spierdzielił ze pola bitwy, tak? Co jakby też było takie uznane za no trochę siara. No z tych jego niepowodzeń skorzystali jeszcze raz zwolennicy z kolei, pamiętacie tych młodszych braci męża Ireny, których ona wysłała jako księży jakby w świat, żeby jej nie przeszkadzali, no więc oni nadal mieli swoich zwolenników, którzy chcieliby to jednak oni sprawowali władzę. No i postanowili, że będą spiskować tak, by skoro już Irena jest odsunięta od władzy, to żeby jeszcze odsunąć od władzy Konstantyna i posadzić na tronie swoje własne dubska. Przewodził wszystkiemu stryj Konstantyna, Nicefor, któremu się też nie udało. Konstantyn, choć był trochę nieudolny i nieporadny, to stłumił ten spisek krwawo oczywiście, bo Niceforowi kazał wyłupić oczy, a jego czterem pozostałym stryjom, tym księżom, kazał powyrywać języki. No to urocza jest rodzinna, jeżeli wydawało wam się, że u was na Wigilii to jest nieprzyjemna atmosfera, to pomyślcie sobie o stryjach a Konstantyna. No więc kolejna przeszkoda na drodze została usunięta, ale
pojawiła się kolejna, ponieważ młody chłopiec ożeniony z Marią z Paflagonii, której nie lubił, zakochał się w kimś innym. Zakochał się w Teodocie, która była damą dworu Ireny, czyli jego matki, i zażądał od patriarchy Konstantynopola rozwodu z Marią. No ale patriarcha był przeciwny rozwodom. W ogóle jakby nawet Konstantyn próbował osądzać żonę o próbę otrucia go i różne tego typu rzeczy, żeby mieć w ogóle powód do rozwodu inny niż to, że no, tamta baba podoba mu się bardziej. No ale patriarcha Konstantynopola stwierdził, że no, nie poprze tego. No więc Konstantyn w końcu był cesarzem, był oparty. Swojej żonie Marii kazał usunąć się do klasztoru i przywdziać habit, żeby było, że no w sumie nie ma już żony, bo w końcu jest mniszką, a patriarchę najprawdopodobniej w sposób bardzo bezpośredni i brutalny zmusił do udzielenia mu rozwodu i ślubu z ukochaną Teodotą. Teodotę od razu koronował na cesarzową. Tenże nowy związek Konstantyna naruszył pojęciu ortodoksyjnego kleru wszelkie możliwe zasady dotyczące małżeństwa. Znowu wszystko się rozbija o te wszystkie ważne sprawy, jak obrazki albo to, z kim bierze ślub. I oczywiście patriarchowie nazwali to cudzołóstwem, co cesarzowi Konstantynowi się bardzo nie spodobało. I co zrobił? No tych mnichów, którym się nie podobało, że się ożenił z Teodotą, wygnał. Co z kolei zaostrzyło napięcie w państwie, bo lud lubił kościół. Lubił religię i lubił swoich księży, albo no generalnie, wiecie, no lud często staje po stronie kościoła. I Konstantyn znalazł się trochę w kropce. Więc wymyślił, że pogodzi się z matką. Wtedy będzie rządził jakby z nią u boku, więc będzie zadowoli trochę jeszcze to drugie stronnictwo swojej matki, więc umocni odrobinę swoją pozycję i może utrzyma się przy władzy i przy życiu. Irena wróciła do Konstantynopola, ale opowiedziała się przeciwko swojemu synowi. Chciała przechwycić władzę. A że miała jeszcze całkiem sporo zwolenników, to przesunęła na swoją stronę wojsko, które jak widzimy rozstrzyga wszystkie spory, i nastąpił kolejny przewrót pałacowy. Konstantyn musiał uciekać ze stolicy. Musiał uciekać ze stolicy, ale został sprowadzony z powrotem. Irena oficjalnie objęła władzę, a swojego syna, no musiała go bardzo nie lubić, ale oślepiła. Oślepiła go w tej samej komnacie, w której kiedyś go urodziła. Miał on wtedy lat 27, został okrutnie okaleczony i zamknięty w więzieniu, by już nie stanowił niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa takiego, że Irenka mogłaby stracić ponownie tron. Nic nie wiemy o jego dalszych losach. Wiemy, że żył dłużej niż Irena w więzieniu i że kroniki mówią, że jego też druga żona, Teodota, na własne życzenie do niego dołączyła, by mu towarzyszyć. Irena stała się wtedy faktyczną władczynią. Przybrała tytuł Bazileusa, czyli cesarza Rzymian. I był to jedyny w dziejach Bizancjum wypadek, że kobieta zdobyła samodzielne rządy. Czyli, że nie była regentką, ani po prostu cesarzową u boku cesarza, tylko rządziła sama. Jak widzimy, akurat ona nie rządziła dużo lepiej niż mężczyźni. Bo cóż, i tak bywa. Jej rządy nie trwały długo. Mniej więcej 5 lat. Lud nie cieszył się z jej rządów. Nie cieszyła się sympatią ludności. Więc by pozyskać tę sympatię, postanowiła... No cóż, to co robi władza, gdy chce przekupić wyborców? Postanowiła płacić wszystkim, mianowicie szafowała hojną ręką rozmaitymi ulgami podatkowymi, zwolniała z różnych opłat i ceł. Głównie korzystały na tym jednak klasztory. Bo tak to już jest, że jak władza chce się utrzymać, to by tak zwany motłoch był po jej stronie, to motłoch, mówiąc też nadal nieładnie, musi być przekonywany przez siły boskie. Siły boskie należy więc trzymać blisko władzy.
Znamy takie przypadki, że władza sprzyja wyłącznie kościelnym instytucjom, by łatwiej było im rządem dusz zarządzać. No i tak też było w tym przypadku. I choć cesarzowa hojnie opłacała kościoły i zwalniała ludność Konstantynopola z podatków, opłat celnych i tak dalej, to na skutek tej wspaniałomyślności skarb państwa znalazł się w ruinie. Innym słowem, Irena wstała z kolan, by zadowolić boskie porządki i pozwolić ludziom malować obrazki i opłacała kościół, ale z jakimś cudem sprawiła, że państwo się pogrążyło w olbrzymiej biedzie. Na dodatek Arabowie coraz śmielej wdzierali się w granice Bizancjum, które płaciło im teraz regularnie haracz. Regularnie haracz trzeba było też płacić Bułgarom, z którymi wcześniej przegrał Konstantyn. Poddani Ireni nie mogli nie zauważyć pogarszającej się sytuacji. A na dodatek dla krajów zachodniej Europy kobieta na tronie to w ogóle nie był prawdziwy władca. Oni traktowali wschodnie Bizancjum jako miejsce bez królewia. To stanowiło niejako podstawę do koronacji Karola Wielkiego, który wyniósł się na cesarza z zachodu i postanowił, by złączyć prowincje wschodnie i zachodnie, to uznał, że no, żeby już było porządniej i jakby po Bożemu, żeby kobieta sama nie rządziła, to on wspaniałomyślnie zaproponuje, by Irena została jego żoną i wtedy złączą się cesarstwa wschodnie i zachodnie w jedno wielkie, wspaniałe Bizancjum. Więc posłowie Karola Wielkiego przybyli do Konstantynopola. Co prawda byli bardzo zdziwieni, że ojej, faktycznie ludzie tutaj słuchają się kobiety, no ale jednocześnie zwolennicy Ireny byli oburzeni, że ona może w ogóle rozważać zostanie żoną zachodniego barbarzyńcy, więc zorganizowali kolejny spisek. Na czele spisku stanął Nicyforos, kolejny sekretarz cesarzowej, bo jakoś najwyraźniej nie dało się znaleźć zaufanych ludzi, którzy by służyli u boku i nie zrobili cię prędzej czy później w jajo. No więc spiskowie wtargnęli do pałacu, w którym przebywała chora wówczas Irena, uwięzili ją i obwołali Nicyforosa cesarzem. Patriarchat niezwłocznie koronował nowego władcę, bo był szczęśliwy, że wreszcie ta baba ustąpiła i kościół stanął po stronie oczywiście mężczyzny. Irenę umieszczono najpierw w klasztorze na Wyspach Książęcych, a potem przewieziono ją na wyspie Lesbos, gdzie rok później zmarła. Jej ślepy syn Konstantyn nadal żył, ale nie stanowił żadnego zagrożenia i generalnie nikt nie poświęca mu jakby uwagi. To jakby jest tyle, jeśli chodzi o Irenę. Co ciekawe, Kościół prawosławny, cerkiew do tej pory czci Irenę jako świętą, bo choć oficjalnie nigdy nie nadano jej statusu świętej, czy nie kanonizowano jej, choć nadal jest traktowana jako ktoś z opinią świętości i ją jest czczona. Czczona jest dlatego, że walczyła z ikonoklazmem, a jakby nie ma nic ważniejszego niż święte obrazki, bo jakby fakt, że oślepiła własnego syna, czy tam mordowała spiskowców, niespecjalnie kościołowi przeszkadza. Ważne, że przywróciła kult ikon w Bizancjum. No takie to już religijne porządki. Ja nie muszę wszystkiego rozumieć. No i tyle. To tyle, jeśli chodzi o losy pierwszej samodzielnej cesarzowej bizantyjskiej. Do usłyszenia.